Myślę, że możemy powolutku rozpoczynać. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym bezpłatnym, certyfikowanym webinarze zorganizowanym przez Księgarnię Tuliszków. Z ramienia Księgarni Tuliszków wita Państwa Kamila Lorek, a naszym i Państwa gościem będzie dzisiaj Pani Katarzyna Łotkowska. Nauczycielka języka polskiego o niezwykłym dorobku zawodowym, prowadząca blog Facetka od Polaka, członkini grupy Super Belprze RP, która znalazła się wśród najlepszych nauczycieli w Polsce i najlepszych nauczycieli w Wielkopolsce. Doradczyni metodyczna, certyfikowana trenerka oświaty, nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, koordynatorka ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Współpracuje z małymi charakterami i nowymi horyzontami edukacji filmowej. Dzisiaj pani Katarzyna Włodkowska zaprezentuje Państwu nowatorskie i tutaj należy podkreślić praktyczne rozwiązania w edukacji polonistycznej. Porozmawiamy o tym, jak w sposób ciekawy, niebanalny, pokazać uczniom piękno literatury, a obowiązek lektury, obowiązek wynikający z realizacji lektur szkolnych, zamienić w doskonałą zabawę dla uczniów. Towarzyszyć nam będzie, jak zwykle, w Księgarni Tuliszków książka. Tym razem będzie to lektura w klasie 5, Tykumsek. Porównywana do Winnetou, ale zaskakująca z wielu względów i mamy nadzieję, że te elementy zaskoczenia w literaturze postaramy się Państwu dzisiaj pokazać. Powieść inspirowana jest historią wyjątkowego wodza, rdzennych mieszkańców Ameryki i tutaj też podkreślamy ten element. Porozmawiamy na przykładzie Tekumseha o ostracyzmie językowym, o potędze języka, o języku szakala i języku żyrafy, o wartościowaniu w języku i o niezwykłej kreacji bohatera. Przeniesiemy też, przynajmniej postaramy się przenieść, historię wyjątkowego wodza i historię rdzennych mieszkańców Ameryki na współczesne realia albo we współczesną kanwę otaczających Państwa historii. Poszukamy w niej wartości wolności, poszukiwania prawdy, niepodległości, walki o wolność i człowieczeństwo, o własną historię, o własną tradycję, o własną kulturę. Zaprosimy też Państwa wspólnie do konkursu organizowanego przez Księgarnię Tuliszków, w którym możecie Państwo ze swoimi uczniami wygrać nawet 1000 zł na książki zakupione w Księgarni Tuliszków. Pani Katarzyno, dziękuję pięknie, że przyjęła Pani nasze zaproszenie na dzisiejszy webinar. Dziękujemy Państwu, że zechcieliście znowu spędzić z nami czas i mamy nadzieję, że za pomocą prostych przykładów, realnych rozwiązań nieco odczarujemy literaturę i lekturę. Pani Kasiu, oddaję Pani głos. Dzień dobry siostry polonistki, bracia poloniści. Bardzo się cieszę, że w tej napiętej czasoprzestrzeni znaleźli Państwo czas, żeby z nami się spotkać. Obiecuję, że będzie rzeczowo. Czy będzie innowacyjnie? No właśnie tak się zastanawiałam, jak oczarować i jak zaskoczyć polonistów, ale no w moim mniemaniu poloniści i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej to najbardziej kreatywne i najbardziej innowacyjne grupy, więc myślę, że przede mną spore wyzwanie. Ale ja zawsze, kiedy staram się dzielić swoim doświadczeniem, chociaż dzisiaj będzie też sporo inspiracji będę pokazywała również inspiracje, które czerpałam od innych polonistów, jakby zawsze dbam o to, żeby nie być jakimś mistrzem teorii, ale pokazywać praktyczne i konkretne działania,
dlatego że my bardzo często walczymy z czasem, walczymy również o uwagę ucznia, uprawiamy egzotyczny taniec pod tablicą po to, żeby zachwycić, tak, żeby zainspirować do tego, aby uczeń czytał, aby miał ochotę włączyć się w lekcje. No i być może kilka z tych pomysłów, a przygotowałam ich chyba 70, więc boję się, że mi nie starczy minut, do tego, aby się z Państwem podzielić. Ale może już dość tych wstępów z mojej strony. Ja bym poprosiła tylko, czy ja mam możliwość udostępniania? Mam możliwość udostępniania, a jakże? Proszę mi tylko powiedzieć, czy słychać, czy widać prezentację? Widać prezentację. Niektóre osoby komunikują nam na czacie, że nie słyszą naszych wypowiedzi. Ja już napisałam komunikat, w jaki sposób można dołączyć, tak aby nas usłyszeć. Dobrze, to dziękuję bardzo za opiekę, dlatego że też czytałam te komentarze, mam nadzieję, że uda się Państwu dołączyć do wersji z głosem. Od czego zaczniemy? Jakby plan jest taki, że już nie chciałabym mówić, co zaplanowałam, ponieważ zajmie to zbyt wiele czasu, ale chciałabym pokazać kilka takich sposobów na to, w jaki sposób można zaintrygować ucznia, w jaki sposób wypracować z nim umiejętności egzaminacyjne, w jaki sposób kształcić kompetencje, które później na egzaminie są weryfikowane, ale w taki sposób, żeby ten uczeń nie bardzo wiedział, że na tym żywym organizmie dokonują się jakieś literackie i kreatywne operacje. Jednym z takich sposobów, który w tej mojej przestrzeni spełnia się i w przypadku szkoły podstawowej, i w przypadku szkoły średniej, jest koncepcja monomitu. Koncepcja monomitu, którą może nie tyle stworzył, co opracował Joseph Campbell, który poszukiwał w mitach różnych kultur pewnego algorytmu, pewnych punktów wspólnych. I dzięki tej koncepcji monomitu jakby uczniom nagle otwierają się jakieś szuflady w głowie i zaczynają dostrzegać pewne konotacje i powinowactwa pomiędzy tekstami kultury, które dobrze znają albo które akurat poznają. I zazwyczaj w takiej sytuacji proszę uczniów o to, aby przypomnieli sobie ostatnio oglądany film lub przeczytaną książkę. Proszę ich o to, aby wypowiedzieli się na temat tego, jakie wydarzenia chronologicznie, takie główne, występowały po sobie i jakie punkty zwrotne miały miejsce właśnie w tych tekstach kultury. No, zazwyczaj wybierają jednak filmy, nie książki. No i wtedy staramy się stworzyć jakiś model, tak, znaleźć te elementy wspólne. I dopiero wtedy przechodzę do przedstawienia tej znanej koncepcji monomitu według Josepha Campbella. Przepraszam, tutaj jest kropka, mam świadomość tego, że jej nie powinno być, ale jakby nie mogę tego wyrugować. Według Campbella istnieje pewien rytm, pewien powtarzający się schemat, na którym oparte są nie tylko mity, ale również bardzo współczesne teksty kultury, teledyski, reklamy, które zasadzają się według pewnego bardzo ciekawego schematu. Czyli na początku mamy bohatera, który pędzi takie zwyczajne życie, może nawet trochę nudne, i pewnego dnia, tak w pewnym momencie, pojawia się wezwanie do przygody, czyli pojawia się ktoś lub coś, co wyrywa go z tej stagnacji, z tej codzienności. Zazwyczaj bohaterowi w podróży, jeżeli przyjmie wyzwanie, towarzyszy mentor. I ten mentor to oczywiście może być starzec z brodą, ale niekoniecznie, to może być mądra, piękna kobieta. I ten mentor jest osobą, która wspiera naszego bohatera w podróży. Nasz bohater w trakcie swojej wędrówki jest poddawany różnym testom i walkom. One sprawdzają,
i wartości, którymi kieruje się w życiu. To są testy, które sprawdzają jego umiejętności fizyczne i tak długo jest poddawany tym testom, że przeżywa, doświadcza również ogromnego kryzysu. Właściwie nasz bohater jest na granicy już utraty życia, ale zazwyczaj udaje mu się ten kryzys pokonać i wtedy otrzymuje nagrodę. I ta nagroda może być taka bardzo materialna. To może być owszem święty graal, to może być skarb, ale to może być również wiedza. Wiedza, która implementowana w tej nowej rzeczywistości sprawi, że na przykład jakość jego życia i życia innych bohaterów będzie lepsza. No i bohater wraca do dawnej rzeczywistości, jednak ten, który wraca, nie jest już tym samym bohaterem, który wychodził, który wyruszał w podróż, ponieważ wraca zazwyczaj człowiek doświadczony, głęboko refleksyjny, taki, który ma nie tylko blizny, ale również wspomnienia zamknięte pod powiekami, które pozwalają mu z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na otaczającą go rzeczywistość. I to jest oczywiście taka uproszczona wersja monomitu. I teraz zabawa na lekcji polega na tym, że staramy się odnaleźć w lekturach, w tekstach kultury, które uczniowie znają, które lubią, do których się odwołują, właśnie te elementy monomitu. I tutaj za przykład posłuży mi na przykład Hobbit, który wiedzie dość nudne życie w swojej gustownie urządzonej norce i pewnego dnia dzieje się w jego życiu coś niezwykłego, czyli ma miejsce wezwanie do przygody. I to wezwanie do przygody może mieć formę listu, maila, telefonu, zasłyszanej rozmowy. Może być to przypadkowo spotkany przechodzień, coś, co wyrwie go z codzienności. No tutaj jest oczywiście nieokrzesana grupa krasnoludów, która naciera, tak, na jego bezpieczną norkę. Mentorem, który wspiera Hobbita w podróży, który wierzy w niego, to jest jakby ten czarodziej, który ma tutaj taką, pełni taką rolę życzliwego opiekuna, który podnosi na duchu, wspiera albo na przykład rozstrzyga, pomaga rozstrzygnąć dylematy bohatera. No i nasz Bilbo wyrusza ku przygodzie. Oczywiście ma różne wątpliwości, lęki, co jest bardzo, bardzo naturalne, no ale w trakcie tej wędrówki przeżywa rozmaite przygody. I to jest oczywiście spotkanie nienachalnie dbających o estetykę i czystość troli, tak przedziera się przez skały, pojawia się bardzo niesympatyczna przygoda z wielką pajęczycą czy smaugiem. I te wszystkie przygody, oczywiście bohater przeżywa, a trudności pokonuje, po to, aby w finale otrzymać skarb. No, on oczywiście dzieli się tym skarbem ze wszystkimi współuczestnikami tej wyprawy, ale to jest kolejny dowód na to, że i ta historia jest właśnie oparta na monomicie. Bohater, który powraca do Shire, to już nie jest ten sam Hobbit, który z Shire wyruszył, dlatego że ten, który wraca, no jest właśnie bogatszy o doświadczenie, które zesłało mu życie. No i właśnie ta koncepcja monomitu może być kanwą do tego, żeby rozmawiać z uczniami o filmach, które znają, o książkach, które czytają. Można się również odwołać do różnych mitów, które już znają, na przykład do historii Odyseusza, a można się również pokusić o to, żeby odnaleźć elementy koncepcji monomitu w historii opisanej przez Longina Jana Okonia, w historii Tecumseha.
Tutaj jakby ta cała koncepcja monomitu nie pojawia się, ale są pewne wyraziste jego elementy. Można to z wdzięcznością zestawić z Harrym Potterem, tak, czy z Igrzyskami Śmierci, albo z Alicją w Krainie Czarów, która to historia również jest oparta na monomicie. Dzięki właśnie tej strukturze uczniowie odnajdują pewne archetypiczne postawy, motywy, które są skupione wokół tej historii podróży bohatera. O, Władca Pierścieni, to również są opowieści z Narni, kolejna historia, która też dokładnie w myśl tej koncepcji została stworzona. No i Joseph Campbell właściwie stworzył taki pomysł, sposób na to, jak uczynić swoje dzieło bardzo popularnym. Bo wiemy przecież, że i reżyser Gwiezdnych Wojen też korzystał z tej koncepcji, czy na przykład w filmie Nietykalni również pojawiają się pewne elementy monomitu. Albo Indiana Jones, tak? Bohater, który również wyrusza na przykład na poszukiwanie świętego Graala albo Arki Przymierza. Także można również, tutaj już nie będę włączała tej reklamy, ale dostaną ją Państwo razem ze wszystkimi materiałami. Pojawia się bardzo krótka reklama, bo ona trwa no, 60 kilka sekund. Reklama, która również jest oparta na monomicie. I po obejrzeniu takiej reklamy możemy poprosić uczniów o to, żeby wskazali jej elementy. Ale teraz, do czego ten monomit jest nam potrzebny i w jaki sposób on ma rzekomo wspomóc rozwój tych kompetencji kluczowych i kompetencji egzaminacyjnych? W szkole podstawowej monomit służy mi do tego, aby stać się kanwą opowiadania napisanego przez ucznia. Więc w myśl tej koncepcji uczniowie tworzą zupełnie autorskie opowiadania, odwołując się do poszczególnych elementów monomitu. No i powiem, że już dawno nie widziałam uczniów, którzy z taką pasją oddają się tej idei tworzenia. To ja może wrócę, przepraszam, to ja może wrócę na chwileczkę do naszego Tekumseha, bo Pani powiedziała, Pani Kasiu, że w przypadku Tekumseha nie ma takiego sztywnego rysu, tego monomitu. Niemniej jednak mamy dwóch bohaterów, którzy mają wpływ na swoje dalsze losy, na postrzeganie rzeczywistości, na wzajemnie się inspirują. Jeden dla drugiego może stać się mentorem. Mamy Ryszarda Kosa, który jest Polakiem, tak. I mamy Tekumseha, wodza rdzennych mieszkańców Ameryki, nazywanego kumą gotową do skoku, który również inspiruje Ryszarda Kosa. Tylko w ich relacji, w ich przyjaźni jeden na drugiego ma wpływ. Tak, oczywiście ta relacja, no właśnie ta relacja jest może nawet nie tyle taką relacją właśnie mistrz-uczeń, ale ona jest bardziej zrównoważona, że Kos budzi w Tekumsehu i szacunek, i podziw, i odwrotnie również. Także bez wątpienia to jest ten element tego mentora wspierającego, który się tutaj pojawia. No i pojawiają się też próby, testy i walki. I to nie chodzi tylko właśnie o takie walki wręcz z wrogiem, ale również o wybory, o decyzje, które podejmuje Tekumseh, ponieważ one również mają taką formę wyzwań, niemalże namacalnych. Tak? One też definiują jego osobowość, jego charyzmę, więc wiele z tych elementów monomitu możemy w tej powieści odnaleźć, bez wątpienia. Ja tylko chciałam tak zasugerować, że jest wiele tekstów kultury, które opiera się na monomicie, ale czasami wybiórczo
jakby wybiórczo traktuję całą koncepcję, bo często twórcy, a jedni świadomie, a drudzy bardzo intuicyjnie do tej formuły się odnoszą, ale to również może być taki ciekawy pomysł na to, żeby te poszukiwania wdrożyć. Mhm. Kolejne takie pomysły, ale to są takie pomysły bardziej na rozgrzewkę, zapewne Państwu dobrze znane. To są właśnie te historie, w których prosimy uczniów o to, aby, no tutaj załączyłam również takie narzędzie, które widzę, że nie wiedzieć czemu się nie otwiera, w którym uczeń losuje miejsce, porę roku, postać fantastyczną. Ja zazwyczaj proszę, żeby do tych opowieści, które, do tych kombinacji, które losują, wybrali postać z lektury i jakby wpasowali ją w tworzoną przez siebie historię. I to jest takie ćwiczenie, które stosuję na rozgrzewkę, głównie do tego, żeby rozbudzić uczniowską kreatywność, żeby mówienie i pisanie stało się dla nich zabawą, a nie jakimś niemiłym obowiązkiem. I często przy tworzeniu czy przy wykorzystywaniu właśnie kości opowieści stosuję zasady 5 why, tak? Czyli pięć razy dlaczego. Tak? Czyli uczeń opowiada swoją historię i zadaje pytanie dotyczące jednego aspektu, dlaczego. Tak? On odpowiada, a wtedy kontynuuje, tak? Ale dlaczego? Jakby dochodzi do, taka banalna historia staje się z czasem no, bardziej uszczegółowiona właśnie dzięki systemowi pytań. Kolejny też taki pomysł, który wykorzystuję, to było akurat narzędzie, które wykorzystywałam w zdalnej rzeczywistości, ale też w stacjonarnej, kiedy uczeń po prostu podchodzi i losuje, albo w miejsce tej maszyny losującej po prostu mam wycięte na podorędziu zawsze gotowe obrazy, obrazki, zdjęcia wycięte ze starych gazet, a uczeń losuje 6, 8, 10 takich historii i stara się ułożyć je w sposób chronologiczny i uzasadnić swój wybór. I proszę również o to, żeby na przykład wybrał bohatera. No w tym przypadku gdybyśmy wybrali Tecumseha, to również możliwe by było stworzenie historii w oparciu o te przypadkowo wybrane historie, tak? Bo mamy smutek, mamy triumf, mamy dom, radość, jakąś księgę, która się kojarzy z tradycją, błyskawicę, która może się kojarzyć z jakimś zagrożeniem, koń, który był też elementem kultury w powieści, a czy na przykład ziemia, tak? A wiemy, że ziemia, prawo do ziemi w tej powieści no, są elementem kluczowym, który właściwie ogniskuje całą fabułę. Kolejny pomysł na to, żeby pracować z lekturą, tak, i to z różnymi lekturami, chociaż akurat to narzędzie stosuję do tego, aby tworzyć opowiadania, czyli na przykład proszę ucznia, żeby otworzył sobie okno w dowolnym miejscu na świecie dzięki właśnie tej aplikacji i zadaję pytania. Powiedz mi, kim jesteś? Co czujesz, co widzisz przez okno, z kim jesteś w pomieszczeniu, jaka jest twoja historia, czy często spoglądasz w okno. I nawet uczniowie, którzy no, odczuwają taką nienachalną potrzebę, żeby się wypowiadać, pierwotnie no, inspirowani poprzez takie bardzo proste pytania, no, otwierają się i starają się tworzyć opowieści. Kolejnym pomysłem są oczywiście nieśmiertelne kości opowieści, które działają no, w podobny sposób jak to narzędzie, które pokazałam wcześniej, czyli proszę ucznia o to, żeby wybrał sobie na przykład 3 kości albo wszystkie i stworzył historię, która będzie takim uzupełnieniem historii,
nie chcę powiedzieć, żeby była takim apokryfem, ale żeby była historią, która jest inspirowana lekturą, którą akurat omawiamy, a żeby była jednak jej twórczą realizacją. Czyli w przypadku Tekumseha proszę o to, aby na przykład uczniowie stworzyli historię Ryszarda Kosa, żeby rozbudowali kwestie związane z przeszłością tego szlachetnego bohatera, żeby się do niej odnieśli i stworzyli takie wydarzenia z jego przeszłości, które później no, byłyby wiarygodne i spójne z tym, jakim ten bohater jest w rzeczywistości. Kolejne narzędzie, które uwielbiam, zresztą w ogóle do pracy z metaforą, z odczytywaniem metafor, ale również w przygotowaniach do egzaminu, są karty metaforyczne. I teraz proszę ucznia o to, żeby wylosował, no wyświetlam to oczywiście na rzutniku, proszę ucznia o to, żeby wylosował sobie zestaw kart i spośród sześciu, które się tutaj pokażą, wybrał jedną i udowodnił jej związek z lekturą, żeby stworzył argument, który powiąże kartę z lekturą, tak? Czyli na przykład w tym przypadku no, wybieram kartę z ręką i z motylem, no i mówię, że jest to karta, która kojarzy mi się z powieścią o konia, dlatego że ręka, która trzyma motyla, kojarzy mi się z tą pomocną dłonią, którą otrzymuje tytułowy bohater od Ryszarda Kosa, a motyl jest symbolem wolności, a wolność jest przecież celem, który motywuje do działania Tekumseha. Tworzenie opowieści za pomocą no, bardzo różnych i przedmiotów i narzędzi no, pełni bardzo różnorodne funkcje, dlatego że ono pozwala reinterpretować z znaczenia, bez wątpienia pobudza ciągi skojarzeniowe, prowokuje do refleksji, jest bardzo pomocne w ćwiczeniach dotyczących kształcenia umiejętności retorycznych i takich bardzo krótkich wystąpień publicznych. Jeżeli tak naprawdę wykorzystujemy, nie wiem, kości opowieści, to w ciągu i prosimy ucznia o to, żeby w ciągu minuty stworzył historię rozpoczynającą się od słów dawno, dawno temu w Ohio, to tak naprawdę w ciągu jednej lekcji jesteśmy w stanie zapytać każdego ucznia. Dla niego nie jest to jakiś dyskomfort, dlatego że ma to formę zabawy. I te narzędzia no, rozbudzają wyobraźnię, rozwijają kompetencje komunikacyjne, uruchamiają też emocje i pozwalają nie tylko je identyfikować, ale również nazywać. Uczniowie mówią, jaka jest różnica pomiędzy słowem urzędnik a urzędas. Tak? Dlaczego niektóre określenia mają charakter pejoratywny, taki pogardliwy, a niektóre są neutralne albo mają właśnie takie bardzo pozytywne konotacje. No i wtedy najczęściej przechodzimy w przypadku Tekumseha do refleksji związanej ze słowem Indianin, które też no, jest uznawane za reprezentację tego języka wykluczającego, ponieważ słowo Indianin oczywiście jest wynikiem pomyłki, przekonania o tym, że Kolumb dotarł do Indii. I o ile w języku polskim mamy określenia Hindus, Indianin, to w języku angielskim Indian jakby cały czas odwołuje się do tego błędu i rdzenni mieszkańcy Ameryki albo pierwsze narody, jak o nich mówimy z szacunkiem, no, odbierają to określenie jako negatywne. I to już jest właściwie wystarczający powód do tego, aby go nie używać, tak? Dlatego że jest to właśnie ten język wykluczający.
I tutaj się na chwilę zatrzymam, bo nasz webinar, nasze spotkanie i rozmowy, które się toczyły przed naszym dzisiejszym spotkaniem, były dla mnie niesamowicie inspirujące. Ja dotychczas nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak pejoratywne określenie, paradoksalnie, jak pejoratywnym określeniem może być określenie Indianin. Pani Katarzyna zwróciła mi uwagę na dosyć ciekawą kwestię związaną właśnie z zastosowaniem innych określeń typu rdzenny mieszkaniec Ameryki, typu pierwsze plemiona. W takim sensie też mamy dosyć ciekawie, jaskrawie przedstawione obrazy właśnie rdzennych mieszkańców Ameryki z dużym szacunkiem, i to trzeba podkreślić, tak, z pięknym opisem kultury, historii, tradycji i bardzo pejoratywnie przedstawionych przybyszów, bardzo pejoratywnie przedstawionych Anglików, z bardzo bohaterskim, bardzo przyjacielskim wizerunkiem Ryszarda Kosa, Polaka. To jest też ciekawe. Tak, bardzo, to znaczy tutaj też mamy do czynienia no, z takim, no nie chcę powiedzieć uproszczeniem, ale z takim wyrazistym podziałem na bohaterów szlachetnych i tych, którzy pozostają w strudze światła i tych, którzy są bohaterami negatywnymi. A w tym przypadku są to Europejczycy, którzy roszczą sobie prawo do tego, aby przejąć ziemię rdzennej ludności. Jednak oczywiście mamy wyjątek, czyli ten Ryszard Kos, który ma czerwone serce i on jest takim, no, takim punktem, który przeciwdziała temu stereotypowi, który tutaj się pojawia. Tak? Jest wiele, ja sobie wypisywałam nawet cytaty z powieści, w których mowa jest o tym, że biali bracia krzykiem straszą ciszę. Albo na przykład biały człowiek nie uznaje granic i mówi, że wszystko należy do niego. I mam wrażenie, że nawet kiedy pierwsi Amerykanie używają tego określenia biały człowiek czy biały brat, to jest owszem też stereotypowe, ale jednak jest w tym więcej szacunku niż w słowie dzikus, tak jakbyśmy odbierali pierwszym narodom prawo do tego, że znaczy odbierali im tą refleksję związaną z tym, że oni przecież mają kulturę i wierzenia i tradycje i takie europocentryczne podejście no jest tutaj pokazane bardzo negatywnie, ale to też może bardzo pozytywnie wpłynąć paradoksalnie właśnie na refleksje i te rozmowy związane z wartościowaniem w języku. Dobrze, ja przepraszam, że tak pędzę, ale obawiam się, że jestem dopiero przy 13 pomyśle, a zostało nam jeszcze 112, ale nie, obiecuję, że skończę o czasie. Generator kart. Ja liczę na to, że Państwo znają ten generator. Ja tylko pokrótce pokażę, w jaki sposób można go wykorzystać, dlatego że to też jest taki atrakcyjny sposób na to, żeby w może mniej tradycyjny sposób stworzyć charakterystykę bohatera, zwracając uwagę na przykład na jego mocne strony. No my tutaj przygotowaliśmy takie karty związane właśnie z tą powieścią i pokażę tak pokrótce, jak to wygląda. Otrzymają Państwo link i w tym linku pojawia się generator postaci. Nie interesują nas żetony ani inne rzeczy, wyłącznie generator postaci. Chwilę cierpliwie czekamy i pojawia nam się już tutaj taka wczytana, gotowa karta. Więc utylizujemy pana, który nam się tutaj pojawił. Po lewej stronie zmieniamy tytuł, tak, na przykład na Kos, tak, Ryszard Kos. Szukamy w internecie zdjęcia
jakiegoś już dojrzałego człowieka, które załączamy w opcji grafika, tak? Przeglądaj grafika, załączamy plik. I w opcji zdolności możemy dowolnie modyfikować wszystko, co znajduje się po prawej stronie. Ja zazwyczaj takie karty pobieram, dlatego że nie lubię, kiedy praca uczniów znaczy nie jest wyeksponowana. Drukuję, tak, pobieram wszystkie karty przygotowane przez uczniów. To zazwyczaj jest forma zadania domowego albo jakiejś takiej powtórki. Pobieram, drukuję i eksponuję absolutnie wszystkie karty, nie tylko te najlepsze, tak, z mojej perspektywy, ale wszystkie, żeby uczniowie czuli się docenieni. No i właśnie to jest też jeden ze sposobów, w jaki można zebrać w sposób syntetyczny charakterystyki naszych bohaterów. Kolejny pomysł to list. A tak, czyli na początku przypominam, jak jest tworzony list, tak, jakie ma elementy, gdzie, kiedy, do kogo, jak rozpoczynam list, o czym opowiadam, jak żegnam odbiorcę, podpis, postscriptum. I jest to grafika zapożyczona ze strony na polskim OK, prześwietna, polecam. I w momencie, kiedy przypominamy sobie takie elementy strukturalne listu, proszę uczniów o to, aby napisali list do bohatera. Ale napisali list i to zależy. Czasami piszą go na kartkach, które wcześniej im przynoszę, oczywiście polane kawą rozpuszczalną i wysuszone, żeby było wrażenie, że mamy do czynienia z takim starym, czerpanym papierem. Albo proszę ich o to, żeby skorzystali z bardzo prostej aplikacji, w której uczeń pisze list i wysyła go do siebie, tak, albo do, jakby czyni go publicznym. I tutaj proszę o to, żeby uczeń faktycznie napisał taki list do jednego z bohaterów, w którym podzieli się swoimi refleksjami związanymi z lekturą. I to jest też zawsze jakiś sposób na to, żeby podsumować pracę z lekturą i na przykład ćwiczyć kompetencje, które są zapisane w podstawie programowej. No oczywiście nieśmiertelny Dixit na każdy moment. Dixit też jest wykorzystywany przy takich kreatywnych historiach, ale jest też sposobem na to, żeby uczniowie, którzy wylosują jakąś kartę, ukazali związek, tak, pomiędzy lekturą, którą akurat omawiamy. Teraz chciałabym parę słów poświęcić na projekt Zero. To jest taki harvardzki projekt, który, tak jak powiedziałam, no jestem gadżeciarą i bardzo przemawia do moich uczniów ta koncepcja visible thinking, czyli takiego widzialnego nauczania, kiedy pretekstem staje się do lekcji, do refleksji, do charakterystyki bohatera, staje się bardzo konkretny przedmiot. I teraz już podaruję sobie teorię na temat tego harvardzkiego projektu, ale powiem, w jaki sposób ćwiczymy. Na początku proszę na przykład o to, żeby uczniowie przynieśli najstarszy przedmiot, który mają w domu. Najstarszy. I to są bardzo różne rzeczy. Niektórzy przynoszą kawałek gazety, która w trakcie remontu była zainstalowana gdzieś pod podłogą jako element ogrzewania. Ktoś ma jakąś starą, połamaną łyżkę, ktoś stary aparat fotograficzny, nie wiem, pudełko na karty. I na początku pokazuje, że ten przedmiot też może być pretekstem do stworzenia frapującej historii, do opowiedzenia frapującej historii. I zadaję kilka pytań. Do kogo mógł należeć ten przedmiot pierwotnie, tak? W jakich okolicznościach trafił w Twoje ręce albo w ręce kogoś z Twojej rodziny? Jak potoczyły się jego losy? Jaką tajemnicę skrywa? Do czego może posłużyć Twojemu bohaterowi?
czyli łączę ten przedmiot, który przynoszą z domu, z bohaterem. Bardzo często jednak się zdarza, że uczniowie nie mają pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób ten przedmiot trafił w ich ręce, no i wtedy z konieczności i z przyjemności rozmawiają z bliskimi, z babciami, z dziadkami, aby oni skarbnice rodzinnych historii przedstawiły właśnie, skąd ten przedmiot znalazł się w ich posiadaniu. I to jest w ogóle metoda, którą stosuję regularnie. I powiem na przykład, że kiedy idę na lekcję do liceum i omawiam, nie wiem, tango mrożka, to zakładam trampki. Takie trampki, jakie nosi jedna z bohaterek dramatu. Dzisiaj nawet, no nie wiem, wykorzystując kolczyki, byłabym w stanie poczynić dygresję dotyczącą Tecumseha, dlatego że biżuteria, koraliki były tym takim pogardliwym środkiem płatniczym, który jest symbolem wykorzystywania rdzennych mieszkańców Ameryki przez Europejczyków, którzy no taką dość nieuczciwą zapłatę im dawali. A może, żeby zamienić trochę na pozytyw, jakby Pani mogła cofnąć do poprzedniego slajdu. Muszla. Mhm. I pas. Dobra. Pas z muszli. Dokładnie. Albo pióropusz. Przepiękny pióropusz, który mógłby być rewelacyjnym nawiązaniem do rozpoczęcia w ogóle przygody z Tecumsehem. Muzyka indiańska towarzysząca całemu spotkaniu nawiązującemu do realizacji tej lektury. Elementy kultury indiańskiej, które możemy przemycić na tych zajęciach, a które są absolutnie fascynujące i przepięknie też opisane w tej książce. Tak, właśnie sposób, w jaki kultura jest opisana, jest taki nienachalny, frapujący, fascynujący i swoją odmiennością, i też głębią. Także wydaje mi się, że właśnie każdy z tych sposobów, dzięki któremu możemy wzbudzić emocje, sprawić, że uczeń poczuje, dotknie, także będzie miał jakieś dylematy, wątpliwości, że coś go zaciekawi, jest no, świetnym sposobem do tego, żeby właśnie rozpocząć refleksję, no, później nieco bardziej złożone. I tak naprawdę ten pomysł, o którym mówiłam, to jest właśnie element takiego wielkiego projektu harvardzkiego, Visible Thinking, który ma za zadanie określić trzy podstawowe praktyki, czyli procedury myślenia, dokumentację myślenia i refleksyjną praktykę zawodową. I on polega właśnie na tym, żeby uczniowie koncentrowali się na takim holistycznym sposobie postrzegania rzeczywistości, żeby byli dociekliwi, żeby stawiali pytania. No i to są na przykład cuda z szafy moich uczniów. No ja takich cudów nie posiadam, ale to jest właśnie ten fragment gazety z lat 20., która została znaleziona pod podłogą. Muszę już tak szybciutko przejść do innych sposobów i do innych pomysłów, dlatego że zostały mi 2 minuty. O matko. Dobrze, to się skupię. Skupię się na tym, w jaki sposób zachęcam. Zachęcam do czytania między innymi w ten sposób, że przynoszę jakiś zaskakujący fragment lektury, właśnie taki frapujący, taki, który oczywiście nie jest finałem historii, ale który ma również za zadanie zainspirować w ogóle do tego, żeby uczniowie czytali. Albo na przykład włączam, nie wiem, czy Państwo widzieli cudowny film Aleksandry Kozłowskiej, Uczennicy, która nagrała taki 7-minutowy film inspirowany Panem Tadeuszem. I oczywiście no, w ramach właśnie takiej zachęty, żeby uczniowie zobaczyli, że lektura to nie jest jakaś martwa litera, że to nadal może prowokować, bawić, tak, że może być pretekstem do rozmów. To jest również jeden z takich
takich sposobów, które myślę, że warto wykorzystać. Kodowanie, tak? Czyli kodowanie informacji o autorze albo w ogóle. Ja w ogóle lubię takie escape roomy też w szkole, czyli na przykład przyklejam koperty pod krzesłami, ukrywam w różnych miejscach w szkole, a w tych kopertach znajdują się informacje o autorze albo jakieś zdawkowe informacje o lekturze. No i wtedy uczniowie mają za zadanie dojść do tego, jaką lekturę w ogóle będziemy omawiali, żeby nie powiedzieć, przerabiali, tak. Również w komitywie z biblioteką można na przykład w lektury powkładać jakieś miłe cytaty albo poprosić uczniów o to, żeby postarali się dokonać jakiejś translacji utworu, który może wydawać się nieco archaiczny, odległy, przetransponować go na język im bliższy. Wiem, że minął już mój czas. Więc ja będę panią gonić do facebookowych kart pracy i facebookowych profili bohaterów teraz. Tak, dobrze. Już tutaj sobie tak poklikam. Później oczywiście dostaną Państwo te materiały. Część z nich powstała dzięki pomocy pani Karoliny Strugarek, ale dobrze, to ja może przejdę po prostu do generatora tekstów. Załączyłam Państwu Wakeleta, w którym są właściwie wszystkie możliwe generatory social mediów, i TikTok, i Instagram, i Facebook, i Twitter, absolutnie wszystko. I te generatory mogą służyć do tego, żeby na przykład rozmawiać z uczniami na temat krytycznego myślenia, bezpieczeństwa w sieci. Te generatory mogą pokazywać, jak łatwo jest stworzyć sztuczne, fikcyjne konto. Można tutaj mówić o zagrożeniach wynikających właśnie z funkcjonowania w tej cyberprzestrzeni, ale jednym ze sposobów jest na przykład stworzenie profilu w takim fakebooku, tak, profilu bohatera, no w tym przypadku oczywiście na ochotnika wybrałam Tekum Seha. Jego zamiast nazwiska, tak, jest to jedno z określeń, puma gotowa do skoku, i uczeń ma za zadanie właśnie w takim generatorze, w którym po prostu uzupełnia treści, stworzyć profil, tak, rodzina, no to wiemy, że, znaczy tak, uczeń musi znaleźć informację dotyczącą tego, kiedy bohater się urodził, jak wygląda jego rodzina, tak, czyli musi sobie przypomnieć z lektury, że ojciec nie żyje, tak, że ma brata bliźniaka, siostrę, tak, doświadczenie zawodowe, tak, czyli może napisać, że Tekum Seh jest wprawnym oratorem, że potrafi, że ma doświadczenie polityczne, że jest dobrym mediatorem, a także że jest refleksyjny w ulubionych, tak, że kocha swoją ojczyznę i ziemię swoich przodków. I jakby ważne jest to, żeby właśnie podczas wykorzystywania tego narzędzia uczniowie samodzielnie wyszukiwali informacje, a przez to też ten bohater, może odległy, stanie się nieco bardziej bliższy, ponieważ przybierze bardziej współczesną formułę. Także zachęcam bardzo do tego, żeby wykorzystywać na przykład takie generatory i tworzyć też na przykład przyjaciół naszego bohatera, więc tutaj musiałby się znaleźć profil Ryszarda Kosa. Dobrze, wiem, że już A ja teraz przejmę na chwilę stery, ponieważ zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. W konkursie, który tak naprawdę scala te wszystkie elementy, o których dzisiaj rozmawialiśmy podczas webinaru i które pozwoli Państwu w sposób niekonwencjonalny zrealizować podsumowanie lektury pod tytułem Tekum Seh. Przygotowaliśmy dla Państwa
Ja może przejmę ster. Przygotowaliśmy dla Państwa konkurs międzyszkolny, klasowy, pod tytułem Mój przyjaciel Tekunsek. W ramach tego konkursu dajemy Państwu taki pakiet materiałów, z których możecie Państwo dowoli korzystać i które pozwolą Państwu w sposób przede wszystkim kreatywny dla Waszych uczniów zrealizować lekturę Tekunsek. Lektura jest realizowana w klasie piątej, dlatego staramy się uwspółcześnić nieco realizację tej lektury i proponujemy Państwu stworzenie profilu facebookowego Tekunseka. Zachęcamy Państwa do poznania lektury Tekunsek, przedstawienia, przepraszam, ale tu mi się coś jest. Przedstawienia jej Waszym uczniom, zrealizowania lekcji podsumowującej według gotowego scenariusza, który mamy dla Państwa przygotowanego. Przepraszam najmocniej, ale mam jakieś problemy techniczne. Zaraz Państwa poprowadzę troszeczkę inaczej. Wszystkie te materiały znajdziecie Państwo u nas na blogu. Całość konkursu opisana jest tutaj, a scenariusz przedstawiamy Państwu tutaj. Macie Państwo pełen pakiet materiałów, karty pracy, zadania. Bardzo jasne, klarownie przedstawione zadania uczniów i czynności nauczyciela. Przepięknie wszystko opisane przez panią Nożyńską-Demianów wraz z kartami pracy. A jedną z nich, która pozwoli Państwu zrealizować zadanie konkursowe, jest karta facebookowy profil Tekunseka. Kartę możecie Państwo rozdać swoim uczniom, którzy mogą pojedynczo podsumować realizację lektury, wypełniając kartę w sposób bardzo tradycyjny. O, informacje dotyczące bohatera, o jego wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, postawę i relacje, znajomych i rodzinę. Wśród załączników znajdziecie Państwo również karty pracy związane z wizytówką Tekunseka, które też pozwolą uczniom podsumować realizację tej lektury. Portret Tekunseka, który pozwoli Państwu zrealizować tematy związane z wizerunkiem, z wyglądem zewnętrznym naszego głównego bohatera. Karty, koperty ze słownictwem, które pozwolą Państwu nacechować naszego głównego bohatera. Fragmenty powieści, które możecie Państwo wykorzystać podczas zajęć. A jako podsumowanie proponujemy Państwu zrealizowanie prawdziwego profilu facebookowego naszego bohatera. Chcemy, żeby ten konkurs był angażujący wszystkich uczniów w Waszej klasie, żeby wykorzystywał wszystkie potencjały i talenty Waszych uczniów, czyli część z nich na pewno ma zdolności plastyczne, część z nich rewelacyjnie pisze, ma umiejętności związane właśnie z opisem, z tekstem, z wykorzystywaniem umiejętności, zdolności lingwistycznych. Część natomiast świetnie odnajduje się w przestrzeni współczesnych multimediów. Zachęcamy Państwa do podzielenia całej grupy klasowej, tak żeby zaangażować wszystkich uczestników zadania, na poszczególne podgrupy, które będą miały określone zadania. Część z nich będzie miała za zadanie stworzyć portret profilowy Tekunseka, część z nich będzie miała za zadanie wypełnić ten profil treściami merytorycznymi, część z nich będzie miała za zadanie opisać tego bohatera w sposób literacki, a część z nich będzie miała za zadanie stworzyć profil facebookowy, ale na Facebooku, tak żebyście Państwo mogli potem pochwalić się efektami swojej pracy za pomocą linka przesyłanego do nas na adres księgarnia@księgarnia-tuliszków. W tym międzyszkolnym konkursie klasowym macie Państwo do
macie Państwo możliwość wygrania atrakcyjnych nagród, między innymi za pierwsze miejsce voucher o wartości 1000 zł na zakupy książek w naszym sklepie internetowym www.księgarnia-tuliuszków.pl. Macie Państwo na naszym blogu możliwość rejestracji udziału w konkursie, ponieważ aby wziąć udział w konkursie, musicie Państwo dokonać rejestracji. Formularz rejestracji znajdziecie Państwo w wersji online. Część z Państwa na przeglądarkach ma blokadę wyskakujących okienek, więc zachęcamy tych z Państwa do pobrania wśród plików formularzu zapisów w formie PDF. Regulamin konkursu znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej, a całość scenariusza znajdziecie Państwo zarówno w postaci linku zewnętrznego, który Was przekieruje, jak i PDF-a, który możecie Państwo pobrać, wydrukować i wykorzystać podczas zajęć. Dostajecie Państwo od nas pełen pakiet materiałów, które pozwolą Państwu w sposób niekonwencjonalny, kreatywny, angażujący uczniów zrealizować zagadnienia związane z lekturą Tekumseh. I bardzo, bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do udziału w tym konkursie. Konkurs wystartował dzisiaj i od dzisiaj możecie Państwo dokonać rejestracji udziału w tym konkursie i potrwa do 12 maja, więc zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału. Jest to lektura uzupełniająca w klasie 5. Pojawiają się Państwa komentarze na czacie. Pani Aleksandra pisze, szkoda, że uczę w liceum. Konkurs to świetna motywacja dla uczniów. Zgadzamy się. Ja może jeszcze tylko dodam, bo oczywiście nie zdążyłam pokazać, ale jeszcze otrzymają Państwo taką bardzo uniwersalną kartę pracy dotyczącą opowiadania kreatywnego w myśl wymagań egzaminacyjnych stworzone, więc mam nadzieję, że uda się wykorzystać przy Tekumsehu i przy innych lekturach również. Dokładnie tak. Wszystkie te materiały dzisiaj zaprezentowane otrzymacie Państwo w wiadomości mail. Ci z Państwa, którzy dokonali rejestracji na dzisiejszy webinar, na dzisiejsze spotkanie, otrzymają również certyfikaty. Ci z Państwa, którzy weszli bezpośrednio ze strony facebookowej, prosimy Państwa o dokonanie tej formalności. Wówczas po prostu będziemy mogli wysłać Państwu pełen pakiet materiałów, zarówno na adres mail, materiałów powebinarowych, jak i certyfikatów. Czy macie Państwo jakieś pytania do nas? Bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za ogromną życzliwość i dobre słowa. Dziękujemy. Dostaniecie Państwo nagranie oczywiście w materiałach powebinarowych. Ono też będzie dostępne u nas na stronie www.księgarnia-tuliuszków.pl. W zakładce blog wszystkie nasze dotychczasowe materiały są dostępne. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pani Marta pyta, co trzeba zrobić, aby otrzymać certyfikat. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz rejestracji na webinar. Tak samo jest on dostępny na Facebooku w wydarzeniu. Wystarczy uzupełnić ten formularz rejestracji, aby nasz system mógł wygenerować dla Państwa certyfikat. On jeszcze dzisiaj będzie aktywny, więc możecie Państwo dokonać również rejestracji. Ja pozwolę sobie wysłać do Państwa na czacie dwa linki. Pierwszy link to będzie link do rejestracji udziału w konkursie. Drugi link to będzie link do samego konkursu. I trzeci link to będzie link do rejestracji na nasze dzisiejsze spotkanie. Ci z Państwa, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji, a są zainteresowani otrzymaniem wszystkich materiałów, bardzo prosimy, aby jeszcze uzupełnili ten
formularz rejestracji i potwierdzili go w drugim kroku. To znaczy otrzymacie Państwo od nas mail potwierdzający rejestrację. Wówczas nasz system po otrzymaniu od Państwa takiego potwierdzenia rejestracji będzie mógł wygenerować dla Państwa materiały półwinarowe i certyfikat. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pani Katarzyno, bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Za wyczerpującą prezentację, za moc inspiracji. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję również za zaproszenie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa. Dziękujemy bardzo.